nędzny. Ale ja tobie to wysłałem do komputera. To nie tutaj był inny człowiek. Nie wiem. Pan potrafił zrobić 10 decyzji, ale one nie dochodzą. Pisze, dzwoni do niego. Ja też na szkół. Kładzie się, nie zadaje z tym. Jak to? Zadaje się zawsze. Jak się słyszy coś nowego, to jest za mała wiedza, żeby to żeby nie zrobić z siebie kompletnego durnia. Ale jak to pani mówi? No przecież dochodzi pani do kina, bo do teatru, nie, czy nie? Bardzo wiele chodzę. No to widzę, co w ogóle moją ukochaną dziedziną sztuki jest fotografia. A ja panu powiem na pana pytanie. Ale artystą się nie ogłasz, jakby co. No, dlaczego? Ale artystą się nie ogłasz, jaki co. Zapomniałem to powiedzieć, mnie proszę państwa, sztuka nie istnieje. Zapamiętajcie to. No właśnie, tego się dowiedziałem. Sztuka nie istnieje, ale dzieła sztuki istnieje. Ruch, który się odbędzie na tych drogach, kiedy już one będą zbudowane, to jest wprowadzanie towarów zachodu, które określa pewne kategorie wartości w wypadku jakichś realnych konstrukcji tekstu. Czyli jak zrobią nam drogi, malunku, tak dalej, to też będą ładować figurynek z cyzorykiem, ciuboronek i tak dalej, i tak dalej. Ale sztuka nie istnieje, to jest nasz sposób postrzegania. Wartości nie wiem, że oni grają, ale nie ma migrację. Miasto Święte, nie wiem czy tam rządy czy inne, to jest zdecydowanie, że do nas przybędą miliony Hindusów. To jest za każdym razem, jak przychodziła ta pani sprzątaczka, to mu tam to poprawiała. Miała rację, sprzątaczka miała rację. No więc właśnie mówiłem sobie, że sprzątaczka tak ma być. Więc wszystko jest beznadziejnie proste. Wariaci to komplikują. Jeżeli zamawia pan, kim jest rzeźbiarz z dyplomem? Bardzo rzadko teraz znaleźć rzeźbiarza z dyplomem, który jest rzeźbiarzem. To jest facet, który umie zrobić portret w trzech wymiarach, porządnie opracowany, nie byle jak ulepiony, figurę na golasa albo z draperią w jakimś ubranku. No to jest rzeźbiarz. A jak nie umie, to nie jest. Proszę? Konia też umie wyrzeźbić. No to niestety nie bardzo. Tak, no bo we Wrocławiu jest pomnik Chrobrego i widać, że... Konia jaki jest, każdy widzi. Więc, wie pan, to są wymagania. W akademii tego nie uczą. Nie uczą rzeźby po prostu, a piszą, że uczą rzeźby. No tyle. To nie jedna akademia, w akademiach teatralnych nie uczą dykcji. No. Trudniej niż konie. Co? Tak? Zbyszek. A kto, kozy jest trudniej zrobić, wyrzeźbić niż konie. Tak? No jak dla kogo? No. Nie wiem. Koń to łatwo. A ja kozy, ja to nie potrafię wyrzeźbić ani konia, ani głowy. Dlatego może nie jest to rzeźbiarz. Bardzo dziękujemy. Inteligentna jest koza, prawda? Je wszystko. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.
teraz. Więc ja zapraszam na tydzień. Za tydzień to jest na Podlasiu, ale później wynika już po 9.10. To robimy to co 2 tygodnie, czy co tydzień? To Zbyszek przestaje się kontraktować. To właśnie Dorota jest już tutaj co 2 tygodnie. To wprawdzie już przestaje rozbierają ten nowy jednak sutryk, mój zresztą były student, to postanowił już bardziej przyjaźnie spojrzeć na miasto i tak paraki wyburzyć. Tak. Nie wiem, czy postawi się garaż Zbyszka, ale no, w każdym razie on ma takie światłe spojrzenie na razie. Tak, u nas dwie panie chodzą do niego, robią wywiady z nim. To bardzo, bardzo. To za 2 tygodnie. Lewicowy przede wszystkim. No, i tak dalej. No, bo u nas zagnieździło się dwóch takich bardzo szybko, bo ich właśnie studentów zrobili. Tak, no to taki oni wrócili studentki na zajęcia. Ale jest prawo polskie, które twierdzi, że jeżeli gwałcą może, mogą gwałcić, tylko że nie mogą być skazani. Nie, właśnie oni są skazani, to nie mogą wykładać. I teraz za trochę wpadają z filozofii, bo u nas są tam. No i tamta lewica się rozbija, a tam też prawica, ale ci lewicowi już wpadają, mają takie światłe pomysły, jak tych wykładowców, gwałcicieli z powrotem przywrócić na uczelni. No, tego typu to jest działanie. Poważne. Taki żółt, czyli z tym żółtem. Tak, między innymi. Ale zanotowaliśmy to, co on... Tak.